Szpiegul.pl. Cześć. Dziś powiemy sobie o trzech istotnych rzeczach, jeśli chodzi o inteligencję analityczną, mianowicie o źródłach danych, triadzie analitycznej oraz o poziomach analityki. Serdecznie zapraszam. Na wstępie chciałbym ponownie zaznaczyć dwie kwestie. Po pierwsze, o czym już mówiłem wielokrotnie, wszystko, co jest związane z koncepcją CSI, wywiadu bezpieczeństwa w biznesie, są to działania legalne w pełni. To jest po pierwsze. Po drugie, nie są to działania tajne. Tajność dotyczy zasadniczo tylko i wyłącznie jednej kwestii. To, co uznajemy za tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę służbową, ale służbową w tym znaczeniu, że na przykład właściciel firmy nie chciałby, aby pewne kwestie były wynoszone, rozważane poza firmą przez pracowników. Tak więc tajność dotyczy tylko i wyłącznie całej sfery poufności, tajemnic przedsiębiorstwa. Tajność w wywiadzie, w biznesie w żadnym wypadku nie dotyczy działań tajnych. Wszelkie działania podejmowane przez osoby związane z wywiadem w biznesie, bez względu na to, na jakim poziomie, one muszą mieć jedną istotną cechę. Szczególnie, gdy pracujemy z ludźmi, z zewnątrz firmy. Ci ludzie muszą wiedzieć, kim jesteśmy i dla kogo pracujemy. Tu nie wolno pracować pod fałszywą flagą, tu nie wolno podawać się za kogoś, kim się nie jest. Wszelkie takie działania mogą mieć cechy czynu przestępczego. A wtedy nie mamy do czynienia z wywiadem w biznesie. Wtedy mamy do czynienia, być może oczywiście, ze szpiegostwem gospodarczym, szpiegostwem przemysłowym, a to zwalczamy. To nie jest wywiad. W dzisiejszym odcinku opowiem o kilku kategoriach źródeł danych, z których korzystamy w wywiadzie w biznesie. Będę je określał akronimami angielskimi, dlatego, że jest to ogólnie przyjęte w naszej polskiej literaturze. Więc po pierwsze, chyba najważniejsze, takim źródłem jest OSINT, czyli źródła otwarte, źródła ogólnodostępne. To nie oznacza, że jest to źródło bardzo łatwo dostępne, ale oznacza to, że dostęp do takiego źródła oficjalny, legalny jest. Takim źródłem są wszelkie bazy danych, bazy danych marketingowych, bazy danych państwowych, różne, do których oficjalnie można mieć dostęp. Za taką bazę uznajemy na przykład KRS, gdzie całe akta poszczególnych firm się znajdują i mamy do nich dostęp. Możemy w ten sposób przeanalizowywać sobie i dokonywać wywiadowczych analiz finansowych na przykład danego przedsiębiorstwa. Kolejnym typem źródeł danych są ludzie, human. Są to źródła osobowe. Do takich źródeł zaliczamy również pracowników naszej firmy. Takie źródła to bardzo często sprzedawcy, to handlowcy. Oni naprawdę posiadają ogromną wiedzę na temat tego, co dzieje się na zewnątrz firmy. Przynajmniej w tym zakresie, w którym oni pracują. Kolejnym źródłem danych jest image, czyli źródła obrazowe. Są to na przykład bardzo popularne na Zachodzie, w dużych koncernach oczywiście, są to zdjęcia satelitarne dotyczące na przykład upraw kukurydzy w Kukurystanie czy gdziekolwiek indziej. W ten sposób prognozuje się sprzedaż, prognozuje się przyszłe zyski na przykład na giełdach towarowych. Kolejnym interesującym źródłem są MassInt, czyli źródła pomiarowo-badawcze. Wyobraźmy sobie zupełnie hipotetyczną sytuację, w której firma A podejrzewa, że firma B z tego samego sektora, załóżmy, że jest to sektor chemiczny, produkuje farby i sprzedaje je na rynku znacznie poniżej wartości ich wytworzenia. Wówczas firma A dokonuje pomiaru badań wód z kanalizacji i odkrywa, że tam znajdują się różnego rodzaju rozpuszczalniki, czyli to wszystko, co jest
odpadem przy produkcji farb. Te odpady, zgodnie z przepisami ekologicznymi, a pamiętajmy o otoczeniu ekologicznym, otoczeniu dalszym, makrootoczeniu, o którym mówiliśmy w poprzednim odcinku, surowe przepisy ekologiczne powodują, że utylizacja jest droga. I wówczas firma A ma pełne podstawy, żeby załatwić sprawę instytucjonalnie ze spółką B, żeby spowodować, aby po pierwsze albo zaprzestali produkcji farb, albo żeby zaczęli je produkować zgodnie z ogólnie przyjętymi normami, czyli nie zaniżały ceny na rynku. Ostatnim źródłem danych są SIGINT, źródła sygnałowe. I tutaj jakoś nieszczególnie widzę legalność takich działań w przypadku stosowania tych źródeł w wywiadzie w biznesie. Prawdopodobnie może się zdarzyć taka sytuacja, ale są to źródła bardzo, bardzo rzadkie. W tym miejscu chciałbym zadać pytanie, po co firmie analityka? Otóż tylko w jednym celu, aby nie obudzić się z ręką w nocniku. Struktura zasobów informacyjnych takiej firmy jest nieefektywna. Firma nie wykorzystuje ich, dlatego że nie posiada analityki wcale albo zaledwie w szczątkowym zakresie. 55% zasobów informacyjnych takiej firmy to gołe, nieprzetworzone dane, fakty, które zaistniały, z których firma kompletnie nie zdaje sobie w ogóle nawet sprawy. 25% informacje przetworzone. 5% to informacje kierownicze, to wiedza. Z kolei w firmach, w których analityka jest na najwyższym poziomie, w firmach wykorzystujących konkurencję analityczną, czyli konkurowanie poprzez analitykę, struktura zasobów jest zupełnie inna. 55% zasobów informacyjnych to wiedza. 25% informacje przetworzone, a tylko 20% to surowe dane, surowe fakty. Przy czym należy zdać sobie sprawę, że taka firma, taki konkurent analityczny zdobywa znacznie więcej danych niż firma, która w ogóle nie posiada analityki. Jednocześnie tych danych w strukturze zasobów informacyjnych konkurenta analitycznego jest tylko 20%. Kwestią kluczową dla zrozumienia analityki jest tak zwana triada analityczna. Chodzi o prześledzenie związków pomiędzy trzema czynnikami w inteligencji analitycznej. Tymi czynnikami są przedmiot analizy, analityk oraz odbiorca. Owa triada, przedmiot, analityk, odbiorca, jest to podstawowy cykl analityczny. Odbiorca jest decydentem. On stawia problem. Przedmiot analizy to ów problem oraz zgromadzone materiały, zgromadzone dane dotyczące tego problemu. Analityk to symbolicznie jest osoba, zazwyczaj zespoły, która analizuje zgromadzony materiał, a następnie dystrybuuje, czyli przekazuje odbiorcy. O trafności decyzji gospodarczych, decyzji biznesowych decyduje stopień rozwoju analityki w firmie. I możemy wyszczególnić 5 poziomów analityki, inteligencji analitycznej, które to 5 poziomów wskazują na efektywność podejmowanych decyzji dzięki danemu stopniowi rozwoju analityki w firmie. Współcześnie konkurowanie na rynku odbywa się właśnie poprzez analitykę. Dlaczego? Bez analityki nie ma ani strategii, ani taktyki, a pozostają jedynie chaotyczne działania na poziomie operacyjnym. I tą sytuację nazywam pozostawaniem z ręką w nocniku. I jest to najniższy możliwy poziom analityki w firmie. Jej brak lub stan szczątkowy
głównie realizowany przez poszczególnych pracowników, którzy nie są wywiadowcami, już nie mówię o analitykach. Po prostu zdobywają wiedzę i przetwarzają tak, jak potrafią, na swój własny użytek, żeby realizować cele zawodowe. Mówiąc o tym poziomie, mówimy o trudnościach w zakresie analityki. Jest to poziom, gdzie występuje zupełny brak lub szczątkowy stan analityki w firmie. Co jest celem? Celem jest uzyskanie odpowiedzi na jedno proste pytanie. Co się dzieje? Naszym celem jest zdobycie informacji, żeby poprawić operacje w firmie. Jeśli chodzi o mierniki takiego stanu, kompletny brak. Nie posiadamy takich mierników. Po prostu firma nie ma analityki. Aby zdobyć się na wejście na wyższy poziom i rozpoczęcie budowy struktur analitycznych w firmie, potrzebujemy dwóch rzeczy. Po pierwsze, umiejętności, a po drugie, choć to jest najważniejsze, woli kierownictwa i przekonania pracowników do tego. Kiedy oba czynniki zaistnieją, firma może wejść na poziom, który nazywamy analityką zlokalizowaną. Zazwyczaj objawia się to poprzez nacisk na sprawozdawczość w firmie i wówczas pojawiają się pewne maleńkie centra, takie ogniska analityki w firmie. Na tym poziomie analityka posiada zasięg lokalny i jest ona bardzo okazjonalna. Ona w żadnym wypadku nie wspiera konkurencyjności w firmie. Jest to nacisk na sprawozdawczość. Zagadnienie, nad którym pracuje się poprzez analitykę, to jak zrozumieć branżę. Na tym poziomie pracuje się nad dwoma zagadnieniami. Po pierwsze nad poprawą działań w firmie, a po drugie nad zrozumieniem branży. Celem analityki na tym poziomie jest polepszenie jednego lub więcej aspektów działań firmy. Jako miernik stosuje się zwrot z inwestycji w poszczególne aplikacje. W pewnym momencie firmy wchodzą na kolejny, trzeci poziom i na tym poziomie zaczynają rozumieć wartość i możliwości konkurencji analitycznej. Na przeszkodzie stoi jednak świadomość i zaangażowanie kadry kierowniczej. Pracownicy rozumieją, kierownicy często nie. Mamy przeszkody w zakresie kompetencji. Jednakże taka firma posiada aspiracje analityczne. Na tym poziomie staramy się o szersze wprowadzenie analityki w firmie oraz o zintegrowanie danych. Jeśli chodzi o zagadnienie, którym zajmujemy się poprzez analitykę, to szukamy odpowiedzi na pytanie, co dzieje się w chwili bieżącej, teraz, właśnie teraz. Czy możemy już w tej chwili ekstrapolować trendy? Jeśli tak, to dlaczego? Jeśli nie, to dlaczego? Czyli celem jest użycie analityki do poprawy uświadomionej i znanej już kompetencji. Mierniki wydają się dość proste. Przyszłe wyniki i wartość rynkowa firmy. Na poziomie czwartym znajdują się już firmy analityczne. Firmy znajdujące się na tym poziomie napotykają na problemy, które nie pozwalają im się w pełni rozwinąć. Na przykład posiadają już umiejętności, ale nadal brak woli do przekształcenia się w konkurenta analitycznego. Na tym poziomie analityka obejmuje już całą firmę. Dzięki analityce zdobywamy przewagę na rynku. Co jednak najważniejsze, posiadamy świadomość tego, co należy zrobić, żeby wejść na wyższy poziom. Zagadnieniem, na którym się skupiamy, jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób dzięki analityce
uzyskać innowacje i doprowadzić do różnicowania. Czyli celem jest budowa szerokich kompetencji analitycznych. Jeśli chodzi o mierniki, to właśnie analityka jest bardzo ważnym, ale jeszcze wciąż nie najważniejszym czynnikiem osiągania wyników i wartości. W momencie, gdy uda się pokonać te przeszkody i wejść na najwyższy poziom analityki w firmie, stajemy się konkurentami analitycznymi. Konkurujemy na rynku poprzez analitykę. Dzięki analityce osiągamy trwałe rezultaty i osiągamy przewagę na rynku. Skupiamy się na tym, jak utrzymać przewodzenie. Próbujemy znaleźć odpowiedź, co jeszcze jest możliwe. A przede wszystkim potrafimy dostrzec, co dalej. Celem jest osiągnięcie mistrzostwa analitycznego. Po prostu. Analityka staje się wówczas głównym czynnikiem osiągania mierników i wartości firmy. Jeśli ten odcinek Wam się podobał, dajcie lajka, nie żałujcie. Komentujcie, komentujcie. Jeśli nie chcecie komentować, a macie coś do powiedzenia, możecie zawsze skontaktować się za pośrednictwem e-maila właśnie ze mną. Poza tym śledźcie bloga, śledźcie grupę na Facebooku, śledźcie stronę bloga na Facebooku, nie zapomnijcie o Instagramie, tam również jesteśmy aktywni. Jeśli uważacie, że warto nas wesprzeć, zapraszam na Patronite'a. A na dziś byłoby tyle. Koniec. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!